Punktują Cecylia Podlicka, Małgorzata Kiner i Jacek Konował, sędziowie czasowi Tomasz Majcher i Karolina Bagnowska. Jeszcze punktacja poprzedniej walki wygranej przez Beatę Koroniecką. 15-12 punktowała pani Maria Bartkowiak, Ewa Walczak 21-15 i Monika Antonik 21-11. Oczywiście wszystkie panie dla Beaty Koronieckiej. Pierwsza walka ćwierćfinałowa w kategorii do 75 kg. W ringu w narożniku czerwonym oglądamy Violetę Michalską, to ubiegłoroczna mistrzyni Polski, ale w kategorii do 81 kg. Violeta wygrała z Karoliną Koszelą ze Steli Gniezno finał 17-11. Wcześniej w półfinale pokonała Anię Maksim z Orląt Łuków 22-15. Ring wolny, runda pierwsza. Są galerie zdjęciowe, też tam sporo jest zdjęć z każdej walki. Koniec pierwszej rundy pierwszego pojedynku ćwierćfinałowego w kategorii do 75 kg walczą Violeta Michalska, ubiegłoroczna mistrzyni kraju w kategorii do 81 i Natalia Bielecka, Skarbo-Gliwice do kategorii 75 kg. Do rywalizacji zgłosiło się 8 zawodniczek. Dzisiaj zatem oglądać będziemy kompletne ćwierćfinały, czyli 4 walki. W pierwszym pojedynku Violeta Michalska z Legii mierzy się z Natalią Bielecką z Karbo-Gliwice. Karbo-Gliwice, drodzy Państwo, to klub, który wystawił aż 10 zawodniczek do Mistrzostw Polski. Najliczniejsza ekipa, ja przypomnę, 75 pięściarek wystartowało w naszych mistrzostwach z 41 klubów i z 15 okręgowych związków bokserskich. Wszystkie okręgi związkowe wystawiły swoje zawodniczki. Ring wolny, runda druga. Plus, bo będzie nie, to nie będzie miała szans.
Koniec drugiej rundy. Pierwszy pojedynek ćwierćfinałowy w kategorii do 75 kg pomiędzy Wioletą Michalską z Legii a Natalią Bielecką z Karbogliwice. A ja przypomnę ubiegłoroczne medalistki tej kategorii. Brązowy medal zdobyła walcząca właśnie w ringu Natalia Bielecka. Srebro przypadło Beacie Leśnik, superfightera Nowy Sącz, a złoty medal dla Lidii Fidury z Karbogliwice. Litkę zobaczymy za chwilę w ringu, bowiem w walce numer 10 będzie to drugi pojedynek ćwierćfinałowy w tej kategorii. Zmierzy się z Magdaleną Maciejewską z Obry z Bąszyn. Ring wolny, runda trzecia. Koniec trzeciej rundy, pojedynek w kategorii do 75 kg, a do kolejnej walki będzie to drugi pojedynek ćwierćfinałowy. Przygotują się Lidia Fidura, Karbogliwice i Magdalena Maciejewska, Obra z Bąszyn. Walkę w ringu sędziować będzie Ewa Walczak, punktują Barbara Sańko, Maria Bartkowiak i Karolina Bagnowska. Sędziowie czasowi Jacek Konował i Tomasz Majcher. Ring wolny, runda czwarta.
Koniec czwartej rundy i koniec pojedynku pierwszego ćwierćfinałowego w kategorii do 75 kg walczyły Wioleta Michalska, Legia Warszawa i Natalia Bielecka, Carbo Gliwice. Natalia w ubiegłym roku zdobyła brązowy medal. Wioleta Michalska z kolei to złota medalistka, ale z wyższej kategorii, z kategorii do 81 kg. Na pewno z mistrzostw z Lublina tylko jedna z nich wróci z medalem. Za chwilę okaże się, która jutro boksować będzie w półfinałach kategorii do 75 kg. Te półfinały od godziny 17. Ja przypomnę, że niedzielne finały zaplanowane pierwotnie na godzinę 11 zostały przesunięte o godzinę. Walki finałowe już od godziny 10. Walkę w kategorii do 75 kg jednogłośnie wygrała Wioleta Michalska, Legia Warszawa. Sędziowie punktowali Jacek Konował 29 do 7, Cecylia Pudlicka 29 do 9 i